Czesi nie chcą zgodzić się na polskie propozycje w sprawie Turowa. Premier kraju zapowiedział, że kolejne negocjacje mogą odbywać się na szczeblu szefów rządów. Nie ma jednak terminu rozmów. Po spotkaniu w Warszawie minister klimatu Anny Moskwy z czeską minister środowiska. Wydawało się, że porozumienie w sprawie Turowa jest już tylko kwestią czasu. Jednak jeszcze wczoraj przed posiedzeniem czeskiego rządu negocjacje były kontynuowane w formule online. Polski zespół negocjacyjny dziękuje stronie czeskiej za dzisiejsze rozmowy i otwartość na nasze propozycje. Liczymy na to, że zostaną one przyjęte w ramach koalicji rządzącej w Czechach i pozwolą zakończyć spór. Napisał na Twitter rzecznik Ministerstwa Klimatu Aleksander Brzuska. Na razie jednak do porozumienia nie dojdzie. Czesi chcieli rekompensaty za Turów sięgającej 50 milionów euro. Polska była gotowa zapłacić 40 milionów. Wciąż nie ma też zgody w sprawie nadzoru sądowego TSUE. Czesi chcą, by Trybunał przyglądał się sytuacji przez 10 lat. Polska ma zgadzać się na 2 lata. Nie jesteśmy w stanie podpisać umowy. Negocjacje będą kontynuowane. Poszukamy rozwiązania prawdopodobnie z udziałem premierów obu krajów. Poinformował po posiedzeniu rządu premier Czech. Nie podał jednak żadnych terminów, w których negocjacje w sprawie Turowa będą kontynuowane. Polskę goni czas. Na początku lutego ma zostać zaprezentowana opinia rzecznika generalnego TSUE. Wyrok zapadłby jeszcze w marcu. Komisja Europejska nalicza Polsce kary za Turów w wysokości 500 tysięcy euro dziennie.